Witam serdecznie w kolejnych wideoprezentacjach. Dzisiaj przedstawimy firmę Vimex. Są z nami pan właściciel, proszę się przedstawić. Krzysztof Rudner, dzień dobry, miło mi. Krzysztof Lenartowicz. Proszę krótko opowiedzieć o firmie, czym się państwo zajmują. Firma nasza, oprócz innych dziedzin, w których działamy, jeżeli chodzi powiedzmy o przemysł, rzeczywiście od kilku lat produkowała do tej pory wersji OEM sprzęt do artroskopii, sprzedając go właśnie jako wersje OEM-owe za granicę. W tej chwili dorosliśmy powiedzmy do takiej sytuacji, że potrafimy całą wieżę artroskopową przedstawić państwu jako polski producent, jako polskie know-how i sprzęt, który jest może nie w 100% w tej chwili jeszcze, ale w 80% wyprodukowany w Polsce. A czy zasięg państwa firmy jest ogólnopolski, czy również zagraniczny? Ja myślę światowy. A co wyróżnia państwa oferty, państwa produkty? Ach, przede wszystkim oczywiście jakość. Prawda jest taka, że nasz sprzęt był już sprawdzany w najrozmaitszych testach klinicznych. Na całym świecie może nie, ale na wielu kontynentach z pozytywnym feedbackiem, z pozytywnymi ocenami, czyli mamy je również w niektórych przypadkach na piśmie. No i teraz próbujemy rzeczywiście przedstawić polskim szpitalom, polskim lekarzom nasz polski sprzęt, nasze polskie know-how. Proszę powiedzieć o nowościach, które dzisiaj są prezentowane na targach. Naszych nowościach czy innych nowościach? O państwa. Znaczy, na pewno nowością, co już wiele razy się potwierdziło w rozmowach z lekarzami, to jest na przykład to, że mamy zegary czasu pracy dla lamp w źródłach światła, że mamy wysokiej jakości monitory, które mają możliwość podłączenia sygnałem high definition z kamer wysokiej rozdzielczości. Że jesteśmy pierwszym producentem w Polsce pomp artroskopowych i shaver systemów do zabiegów małoinwazyjnych, zabiegów jednego dnia, jeśli chodzi o artroskopię, o plastykę stawową. No i to w zasadzie chyba tyle. No. Jest to na pewno tak, że nikt się nie spodziewał, że polska firma może coś takiego produkować. Rzeczywiście, że to jest nasz produkt, polski produkt, a dorównuje produktom zachodnim w 100%, nie? A jak długo działa firma tutaj na polskim rynku? Temat troszkę bardziej skomplikowany. Firma działa od roku 89, ale rzeczywiście powiedzmy, jeżeli chodzi o gałąź tej medycyny od początku roku 2000-2001. Mówię, no do tej pory one były sprzedawane poza granicę jako produkty OEM-owe. W tej chwili jest to pierwsza, czy w zasadzie może już druga linia Vimexu, jeżeli chodzi o layout tychże urządzeń do artroskopii, laparoskopii. No i rzeczywiście naszą gamę produktów, również po tych rozmowach, które mieliśmy tutaj na targach, będziemy rozszerzali o następne podzespoły, o następne panele. Będziemy ten sprzęt rozszerzali o urządzenia do laparoskopii, o urządzenia do urologii. Mamy w planach również przedstawienie urządzeń do laryngologii w najbliższej przyszłości. W najbliższej przyszłości, w sensie w perspektywie roku, dwóch, bo też wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić z dnia na dzień. Czyli jeszcze ambitne plany na przyszłość, tak? To na pewno, a przede wszystkim no, praca tutaj, myślę, że w naszym zespole tutaj bardzo skromnym sprawia nam wszystkim przyjemność i te targi są również potwierdzeniem tego, że to, co robimy, ma sens. Proszę jeszcze powiedzieć o stronie internetowej, na której można się dowiedzieć innych informacji. To znaczy strona to jest www.vimex.net.pl. Innych informacji. No w zasadzie informacje wszystkie te, które mogą państwo dostać, czy to z folderów, czy tu bezpośrednio od nas, na pewno ona będzie rozbudowywana, bo ta strona, że tak powiem, przed targami nie była douzupełniona w ostatnim momencie. Rzeczywiście jako Vimex z tym logiem, Vimex z tym nowym layoutem zewnętrznym przed samymi targami żeśmy zdążyli i będzie to na pewno sukcesywnie uzupełniane i cała oferta będzie się znajdować na stronie. Także no zapraszam, można zobaczyć zawsze co się nowego pokazało, co nowego jest, ewentualnie jakiś tam licznik odwiedzin dla kontroli, czy nas lubią, czy nas nie lubią i czy są ciekawi. Zapraszamy do Gliwic. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszam na stronę internetową.